Jest to czas, taki, w którym zebraliśmy świadomość wspólnie oddać chwałę naszemu Panu Bogu Jezusa Chrystusa. Chciałbym w tym przeczytać taką dosłowną parę z serii z listu do Efezjan. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie wlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. W Jezusie Chrystusie. W Jezusie Chrystusie staliśmy braćmi, siostrami. I przez Jezusa Chrystusa właśnie tutaj jesteśmy zgromadzeni. Bo Jemu zaufaliśmy. I przez to, że właśnie poznaliśmy Jezusa, poznaliśmy i siebie tutaj nawzajem, bo tak jak jest powiedziane, w Jezusie Chrystusie przeznaczeni jesteśmy do tych uczynków, przede wszystkiego, abyśmy nawzajem tutaj siebie miłowali, abyśmy wspólnie się wspierali tutaj i abyśmy oddawali chwałę i cześć naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Także chwalmy Go w tym dniu, pięknym dniu dzisiejszym, oddawajmy Mu wszelką chwałę z całego naszego serca. Jeśli ktoś się smuci, niech przyniesie to naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Jeśli ktoś się raduje, niech się raduje z całego serca. Oh.
Jestem księdza,
Panie, że tak Panie, przejdźmy za Tobą, Panie. Jesteś naszą drogą, prawdą i życiem, Panie. Halleluja, chcemy kroczyć po Twoich śladach, Panie. Chcemy Ciebie naśladować, Panie. Chcemy się Tobie podobać, Panie. Halleluja. Chcemy, aby ludzie patrząc na nas widzieli Ciebie, uwielbiać Twoje święte imię, Panie. Chwała Ci, chwała Ci. Z Tobą wyciężymy w każdej trudnej sprawie, Panie. Halleluja. W Tobie mamy zwycięstwo. Tylko w Tobie, Panie Jezu. Bo przez Twoją świętą krew, Panie. Halleluja. Halleluja. Uwielbiamy Cię i wywyższamy Cię. Tutaj i teraz, na tym miejscu, w naszych sercach. Niech wpłynie Tobie chwała. Tobie chwała. Halleluja. Cudowne imię Jezu. Halleluja. Niech będzie uwielbione. Niech będzie wywyższone. Halleluja. Chwała Ci. Chwała Ci. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci za to, że jesteśmy Twoimi dziećmi. Że do Ciebie należymy, Panie Jezu. Że jesteśmy w Twoim ręku. Że to Ty troszczysz się o nas, Panie. Dzięki Ci za to, że głowy na nie spadnie, że w Twojej wierze, Panie Jezu. Halleluja, że masz rozwiązanie dla każdej trudnej sprawy, Panie Jezu. W Tobie mamy zwycięstwo. Wszystko możemy, wszystko i nas spadnie. W Jezusie Chrystusie. Amen.
Ty jesteś naszą miłością, Panie, naszym przyjacielem. Dziękuję Tobie, Panie, że Ty pokazałeś, Ty jesteś drogą do Ojca, że Ty pokazałeś nam ojcowskie serce Boga, Panie. Dziękuję Tobie, że dzięki Tobie możemy, Panie, codziennie przychodzić i siadać na kolanach Twojego Ojca, Panie. Chwała i cześć Tobie, Panie. Dziękuję Tobie, uwielbiam Ciebie, nie wywyższam Ciebie, Panie, i z radością oczekujemy dnia Twojego przyjścia, więc spotkamy się, Panie, z Panie, nawet ta poranka, jak osobienica, Panie. Chwała i cześć Tobie, Panie. Uwielbiam Ciebie, wywyższam Ciebie, Panie. Ty jesteś godzien rzeczy, przerwą chwałę, cześć, moc i błogosławieństwo. Amen. Chwała, chwała, cześć, moc, uwielbienie, dziękczynienie, błogosławieństwo. Dla Boga Ojca w imieniu Jezusa Chrystusa, aleluja, aleluja, chwała Ci, Panie, że jesteś cudowny Boże, że to wszystko stworzyłeś i błogosławiłeś. Chwała Ci, cześć, moc, uwielbienie, aleluja, aleluja, radujmy się, tu święcony, błogosławiony przez Pana Dio, aleluja, amen. Panie Jezu, Ty zwyciężyłeś śmierci, zwyciężyłeś szatana. Mając Ciebie, Tobie i przez Ciebie mamy zwycięstwo. Nie to zwycięstwo tutaj na tej ziemi, ale zwycięstwo w niebie. Dlatego oddajemy Ci wszelką cześć, chwałę i uwielbienie. Amen. Amen. Thank you.
Panie. Halleluja. Chwała Ci, Panie Jezu. Chwała Ci. Dzięki, Panie Jezu, za to, że nas znalazłeś, Panie, że wyrwałeś nas z tego świata, Panie Jezu. Chwała Ci. Przedałeś nam prawdziwą wolność, Panie Jezu. Halleluja. Chwała Ci. Chwała Ci. Możemy się przeglądać w Twoim słowie, Panie Jezu. Halleluja. Chwała Ci. Uwielbiamy Cię, Panie Jezu. Przeczytamy. Thank you.
Ty jesteś naszym tchnieniem, Ty jesteś naszym życiem, teraz i na wieki. Amen. Amen.